Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy wspólnie studiowali Pismo Święte, odkrywali tajemnice Słowa Bożego, które przed nami objawia nam Duch Święty, wszystko w Słowie Bożym. Dlatego też zachęcam wszystkich do pilnego badania, czytania, słuchania, czy też uczenia się na pamięć cennych wersetów Pisma Świętego, gdyż nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale wszelkim słowem pochodzącym z ust Bożych. Dzisiejszy temat będziemy poruszali, temat Bóg. Na początku dwa wersety zacytuję z pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 17 werset. Wersety te mówią o nieśmiertelności. 1:17. A królowi królów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. I kolejny werset. 6:16. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Jedynie Bóg jest istotą w całym wszechświecie nieśmiertelną. Wszyscy my jesteśmy śmiertelnikami. Oczywiście ludzie podchodzą do nieśmiertelności w różny sposób. Uważają, że jakiś element, jakaś cząstka człowieka jest nieśmiertelna. Lecz w żadnym wypadku człowiek jest istotą śmiertelną. Jesteśmy śmiertelnikami. Z prochu powstałeś i w proch się obracasz. Umrzesz. Stan śmierci nie jest stanem nieśmiertelności. Nieśmiertelny jest jedynie Bóg. Pismo Święte wyraźnie o tym mówi. Oczywiście Bóg chce dać człowiekowi nieśmiertelność. I o tym są odpowiednie wersety w drugim liście do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 10 wiersz. A teraz objawiona przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Czyli Chrystus jest zwycięzcą nad śmiercią. I On przez zwyciężenie, przez krew swoją, przez pokonanie szatana na krzyżu i otwarcie przed nami bramy zbawienia, daje nam życie wieczne i nieśmiertelność. My możemy z tego skorzystać, z boskiego daru. To jest to, co było na początku w Edenie. Były w środku raju Bożego, były dwa drzewa. Drzewo wiadomości dobra i zła i drzewo żywota. Spożywając z drzewa wiadomości zła i dobra, człowiek otrzymywał śmierć. A spożywając z drzewa żywota, otrzymywał życie wieczne. Lecz człowiek zamiast spożywać owoce z drzewa życia, spożył owoce z drzewa śmierci. Dlatego Bóg zabronił człowiekowi i postawił anioła z mieczem wirującym, wypędził pierwszych rodziców z raju, aby człowiek nie spożywał z drzewa żywota.
Bóg nie chciał, aby grzesznik, aby człowiek z grzeszną naturą, z buntowniczą naturą przeciwko Bogu, jako sługa szatana, mógł żyć wiecznie. To nie było do pomyślenia. I dlatego Bóg poprzez swój charakter chce dać nam życie wieczne i nieśmiertelność. Pamiętajmy o Bogu. Pierwszy list Jana, 4:16. Pierwszy list Jana, 4:16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 4:9. A w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Jest tutaj bardzo istotna cecha charakteru Boga objawiona w Piśmie Świętym, mianowicie miłość. Bez względu na to, jakie mamy okoliczności naszego życia, co w naszym życiu dokonuje się, cokolwiek widzimy w naszym życiu, nie możemy tracić wiary w Boga, że Bóg jest miłość. Powinniśmy pamiętać o drugiej istocie duchowej, która ma niesamowity wpływ na życie na naszej planecie. Wręcz Słowo Boże, Pismo Święte określa go Bóg świata tego. Jest tym Lucyfer, szatan, wąż starodawny, czy też upadły anioł ze swoimi zastępami upadłych aniołów, który dąży do tego, aby ta buntownicza natura w nas zakiełkowała, abyśmy też stali w opozycji do Boga. Zdając sobie o tym sprawę, on będzie atakował nas ze wszystkich stron różnego rodzaju obrazami, zdarzeniami, abyśmy przede wszystkim stracili wiarę w Boga. Wypowiadali nawet bluźniercze słowa przeciwko Bogu. Nie możemy mieć jakimkolwiek brak ufności. Tak jak czytamy w 16 wieku, po tym poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Pewne sytuacje możemy nie rozumieć. Nie rozumieć tego, co dookoła nas się dzieje. Ale najważniejszą rzeczą jest, że Bóg miłuje nas. Bóg umiłował świat, że posłał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Możemy pewnych decyzji Bożych nie rozumieć, bo tak jak w księdze Izajasza jest powiedziane, myśli moje nie są jako myśli wasze. Tak jak przewyższają niebiosa nad ziemią, moje myśli przewyższają wasze myśli. Pewnych rzeczy nie zrozumiemy na tej planecie. Tak samo jak wielu rzeczy nie rozumiemy do końca. Ale najgorszą rzeczą, jaką możemy dokonać w naszym życiu, to zwątpić w Boga. Oskarżyć Boga o to, o co właściwie powinniśmy oskarżyć szatana, a nie Boga. I to jest właśnie to, że szatan doskonale się maskuje, spychając odpowiedzialność za swoje złe czyny na Boga. I słyszymy jego szyderczy śmiech, jak udaje mu się przeciągnąć ludzi na swoją stronę. Czytajmy uważnie księgę Joba. Jest tam opisane zmaganie Joba z szatańskimi atakami z różnych stron.
i on przeszedł zwycięsko, nie zwątpił w Boga. Tak samo i my, pomimo tych różnych problemów, które na nas spadają, nie wątpmy w miłość Bożą. Jakie są inne wersety mówiące o Bogu? Psalm 90, werset 1. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Wersety to mówią o wiecznym Bogu. Oczywiście wieczność jest ciężko nam do zrozumienia. My, ludzie przyzwyczajeni, jesteśmy do przemijania. Nasi znajomi odchodzą, rodzice nasi umierają. My też, w końcu ten koniec się zbliża, a Bóg trwa wiecznie. Z pokolenia w pokolenie. Następnie Księga Daniela, proroka Daniela, jest to wyśmienita księga do studiowania o Bożej działalności w historii świata. 20 werset, drugi rozdział, 20 wiersz. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, o rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie, ukryte, wie, co jest ciemności. U Niego mieszka światłość. Bóg jest dla nas istotą nie w pełni zrozumiałą. My jesteśmy istotami cielesnymi, śmiertelnymi. Bóg jest istotą duchową. Do końca nie poznajemy świata materii. Naukowcy ciągle badają świat materii. Świat istot żywych ciągle badają. A wymiar duchowy, istoty duchowe, aniołowie, istoty duchowe, Duch Święty, Bóg, to są istoty nie do zbadania. Jedynie możemy zrozumieć to, co Bóg objawi nam w swoim Słowie i Duch Święty nam przekaże. Dlatego też Bóg kieruje całą historią. Jeżeli uważnie będziemy przyglądali się historii świata z punktu widzenia wieczności, a najlepiej jeżeli byśmy przenieśli się w centrum wszechświata, którym jest tron Boży, i z tamtego miejsca spoglądali na ziemię i chociaż po części wyobrażali sobie, jak Bóg patrzy na ziemię, na planetę naszą, jedną z wielu, wielu miliardów planet, która jest jedną z planet zbuntowaną. Przypatrzmy się tutaj na galaktykę, w której mieszkam. Jest to tutaj zdjęcie nocnego nieba. To jest część galaktyki, w której my mieszkamy. Jest to galaktyka Droga Mleczna. Ona wygląda w ten sposób, spiralna. Tutaj jest zaznaczony Sun, czyli nasz układ słoneczny. Jest to gigantyczna galaktyka,
w której żyjemy i w której jest miliardy gwiazd, miliardy takich układów słonecznych, jak my jesteśmy układem słonecznym, to jest tak niewyobrażalna ilość rozsianych tutaj układów w naszej galaktyce, a takich galaktyk jest miliardy. To jest sławna galaktyka Sombrero, dzieło Boga, który stworzył tą wspaniałą galaktykę. Jest ona oddalona od nas o 30 milionów lat świetlnych. Jest to oczywiście niewyobrażalna odległość. I tych galaktyk różnych jest tak wielka ilość. Kiedy przeglądamy astronomię, to co jest na niebie, tam we wszechświecie, i kiedy sobie uzmysłowimy, że wszystko to stworzył Bóg, to zapiera nas w piersi dech nad tą wszechpotężną istotą, która troszczy się o każdego z nas, o ciebie, o mnie, o zbawienie, o tą maleńką ziarenką na gigantycznym przestworzach, która jest Ziemia, która jest jedyna zbuntowana. I cały wszechświat patrzy z napięciem na nasze życie i chce, abyśmy byli zbawieni. Chce, aby ten wielki bój między Chrystusem a szatanem skończył się. Aby Chrystus przyszedł i aby tu było stworzone nowe niebiosa i nowe ziemie. Aby raj był odrodzony. Ale wszystko oczywiście powolutku Bóg osiągnie. Bóg ma swoje cele. Bóg ma swoje zamiary i On zrealizuje swoje zamiary. I dałby Bóg, abyśmy my mogli wziąć udział w tym wspaniałym pochodzie zbawionych. Księga Izajasza, 46 rozdział. 46 rozdział i werset 10. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Wspaniała deklaracja Boga. Bóg na początku zwiastuje to, co będzie. Bóg ogłasza swoje wyroki i realizuje te swoje wyroki. Nikt nie może mu się sprzeciwić. Bóg realizuje swój zamiar, ale to jest szlachetny zamiar. To jest coś wspaniałego, to jest coś dobrego. Bóg nie ma zamiarów złych w stosunku do każdego z nas, jakiegokolwiek człowieka. On ma dobre zamiary. To są jego dobre myśli o pokoju, o zbawieniu, o życiu wiecznym. To są te wspaniałe rzeczy. Jedynie szatan, jego przeciwnik, on chce śmierci. On chce zabić. On chce człowieka upodlić. On chce trzymać człowieka w więzieniu. On chce trzymać człowieka w ciemności. On chce, żeby ludzie nawzajem się zabijali. Aby panował miecz, nie pokój na ziemi. Następnie psalm 33 i werset 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Nie było żadnego wielkiego wybuchu.
nie istnieje coś takiego jak wielki wybuch. Oczywiście jest to teoria naukowców. Oczywiście naukowcy mają prawo dawać swoje różne teorie. Ale my wierzący w Boga uważamy, że wszystko stało się Słowem Bożym. Bóg rzekł i stworzył galaktykę Sombrero. Bóg rzekł i stworzył naszą galaktykę Drogę Mleczną. To wszystko stwarzał Bóg swoim słowem. Następnie druga księga Mojżeszowa, 34 wiersz. I 34 rozdział, 6 i 7. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Bóg jest łaskawy i cierpliwy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i miłosierdzie. Lecz nie możemy zapominać, że Boża cierpliwość się skończy w końcu. Mimo że Bóg objawia swoją łaskę, ale w pewnym momencie historii świata drzwi łaski Bożej będą zamknięte. Tak jak w tej przypowieści o 10 pannach. Drzwi były zamknięte. 5 było w środku, 5 było na zewnątrz. Koniec. Nie wpuszczą was. Mieliście czas. Źle wszystko zrobiliście. Nie ma was. Dlaczego tak Bóg czyni? Nie wiem, dlaczego Bóg czyni. To są Boże wyroki. Bóg nad tym wszystkim panuje. Księga Jeremiasza, proroka, 31 rozdział. I wiersz 3. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Bóg miłuje nas wielką miłością. Okazuje nam łaskę. Chce, abyśmy się nawrócili. Chce, abyśmy wrócili z błędnej drogi. Abyśmy przeciwstawili się szatanowi, jego aniołom, a oddali się Bogu. Bóg jest właścicielem całego świata. Wszystko, cokolwiek jest, jest Jego własnością, stworzone przez Niego i dla Niego. Niebiosa, tak jak Psalm 19 mówi, niebiosa opowiadają chwałę Jego. Obecnie mamy wspaniałe teleskopy, które daleko sięgają. Teleskop Hubble'a, który odkrywa nawet do 20 miliardów lat świetlnych. Galaktyka Sombrero to jest 30 milionów lat świetlnych, a jeszcze 1000 razy głębiej. I pokazuje wspaniałość wszechświata, wspaniałe gwiazdy, wspaniałe kwazary, pulsary, komety, różnego rodzaju pasy asteroidów. No coś nieprawdopodobnego, który nas otacza. A jednakowoż w tym makrokosmosie jest ten mikrokosmos, w którym my żyjemy. Komórka, pantofelek, różnego rodzaju zwierzęta, a nawet nasz mózg to jest arcydzieło. Oglądałem ostatnio film, proszę sobie na YouTubie, o mózgu,
obejrzeć filmy, no to jest arcydzieło. Arcydzieło twórcy. Coś nieprawdopodobnego, co Bóg uczynił dla człowieka i dał człowiekowi. Bóg oczywiście wie, że zgrzeszyliśmy, że poddaliśmy się szatanowi, ale już było za późno, lecz Bóg obiecuje nam pomoc. I Izajasza, 41 rozdział, 10 wiersz. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Mimo tych różnych obaw, które na porządku dziennym są, gdzie nas straszą w telewizji, internecie, ludzie, ten człowiek jest istotą bardzo bojaźliwą, wystraszoną przyszłością. To jest wszystko jak kolos na glinianych nogach, lecz przed nami jest wspaniała przyszłość. Oczywiście nie możemy ufać, że człowiek swoim ramieniem, swoim rozumem zrobi porządek na ziemi. Nie, przez tyle tysięcy lat nie zrobiliśmy porządku, to nigdy nie zrobimy. Jest tu szatan, który nas gnębi, który walczy z nami, który inspiruje wiele ludzi do zła. I póki on jest tu na ziemi, póki są jego aniołowie, jego ludzie, nie będzie dobrze. Jedynie może go zwalczyć istota potężniejsza od niego. Tą istotą jest Bóg. My go nie pokonamy. Zawsze się znajdzie ktoś, kto mu odda pokłon, a szatan da mu władzę i będzie tu rządził. Zeszły wiek, wiek XX, był strasznym wiekiem. Rządy tyranów, którzy doprowadzili do setek milionów istnień ludzkich zginęło. To byli wręcz demony w ludzkich postaciach. Nasz kolejny wiek, w którym żyjemy, przypuszczam, że nie będzie lepszy. Lecz mimo to wszystko, nie lękajmy się, jest wspaniała przyszłość dla nas. 43 rozdział i od wiersza 1 do 3. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bom cię wykupił i nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Nie będziesz przechodził przez wody. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki nie leją cię, a przejdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie spali, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Bóg obiecuje nas bezpiecznie doprowadzić do wiecznej przystani. Po drodze mogą się różne rzeczy zdarzyć, lecz doprowadzi nas Bóg szczęśliwie do swojego domu, do domu Ojca, o tym, czym mówił Jezus Chrystus. Bóg wiele poświęca. Poświęcił swojego Syna, aby zmarł okrutną śmiercią na Golgocie, aby ten niewinny baranek Boży, który gładzi grzechy świata, otworzył nam drzwi zbawienia. I dlatego też korzystajmy z tej wspaniałej szansy. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i werset 15.
przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, który